Witam, jestem Zenek, to jest Darkest Dungeon, kolejny odcineczek z tej serii. Wybieramy się na kolejną wyprawę oczywiście. Tym razem spróbuję zabić jakiegoś bossa. Nie jest to może jakiś potężny boss, nazywa się on Wizented Hag. To jest w sumie ona, to jest Hag, to chyba wiedźma, tak mi się wydaje. Team już złożyłem, no robię to poza nagraniem, ponieważ to dość dużo czasu zajmuje tak naprawdę rozpracowanie, oddanie im odpowiednich przedmiotów, błyskotek, czy tam jak to woli, czy trinketów. A więc tak, mamy tutaj tak, Highwaymana. No problem jest taki, że oni mają sporo negatywnych bonusów z chorób i nie mają w ogóle odporności przeciwko chorobom, jeżeli to samo dotyczy tego Crusadera. On ma dobry damage i tak dalej, ale ma chorobę, która po prostu, w sumie oni mają tą samą chorobę, która obniża ich odporność na inne choroby z kolei, więc tych chorób można nastakować na nich tonę, więc no, troszkę niefajnie. Poza tym negatywnych quirków mają sporo. Co my tu mamy? Medytować tylko może... Kompulsywny. Specific actions. Jakieś specyficzne zachowanie ma. A ten typek? Pomiędzy 6 a 12 musiałbym upgrade'ować broń. A, ten ma coś takiego. Może go powymienimy na tego. Tak naprawdę. Okej, co on tutaj ma? To max minus 5 do HP. Nie wiem, czy mam upgrade'ować broń, czy nie. Cholera wie, kogo ja tu jeszcze mam. Mam jeszcze kurczę tego Lepera, tylko że on też ma sporo, boże. Sporo tak naprawdę negatywnych rzeczy. Ranged skills. Chociaż może Lepera wybrać do tej akcji. Leper potrafi się leczyć. Leczenie będzie przydatne tutaj. Zresztą mam sporo leczenia. Mam trzy postacie, które mogłyby się leczyć. Może Lepera wziąć? To Leper ma broń na poziomie pierwszym. Lol, nie ma z upgrade'owaniem broni? Bulimiczny jest. Minus 20 do heala, kiedy kampuje. No, trochę niefajnie, bo nie będzie można go jakoś dobrze wyleczyć. Może mu upgrade'ujemy broń? Ile by mnie to kosztowało? 675. Albo wezmę sobie tą. Wezmę sobie Halionkę. Co ona ma takiego niesamowitego? 20 stresu, jeśli pochodnie jest poniżej 75. No naprawdę, a to by do pocięgu biegał. To no też trochę stresu może wyłapywać więcej. To w 10 do zdrowia więcej. Unholy Slayer. Torch is above 75. Aha, no czyli ona lubi światło, no. Lubi światło po prostu. Lubi jak jest jasno. Ekstra. Okej. Okay. Czy ja mogę ją czymś zastąpić innym w takim razie? Kogo tutaj dodać? Może Highwaymanów dwóch? To by było zabawne. Howard. Ej, Howard jest nawet spoko. Dwóch Highwaymanów, to ciekawa opcja. 7-14. Tylko, że nie mają słabe AOE, kurczę blada. Disease Resist 50, no boże, serio? Czemu oni takie mają potężne te kurcze problemy z chorobami jakieś w mordajerze? Tego gościa? Tylko, że on nie ma AOE, no bo mordę jeżdżę, on ma tylko tą swoją śmieszną lancę. Też może się leczyć. Dobra, weźmiemy tak. Tylko problem jest taki, że on mało AOE z jakiegoś fajnego. Coś takiego, bo jest 6 a 12, nie wiem, czy ma upgrade'ować broń. Zobaczymy. Coś takiego. No mogę upgrade'ować ten jego mieczek, będzie miał 7-14 za 675. Czy ja coś tu mogę fajnego zrobić? This cost of weapon and armor upgrades by 10%. 10% mogę obniżyć koszt upgrade'owania tego wszystkiego. Tylko, że to wymaga uczynków znowu, czyli tych deedsów, czy też aktów, jak kto woli. Tylko będzie 10% tańsze. Będzie razem 20%, super partia. Nie wiem, na razie to zostawię. Nie wiem, czy upgrade'ować mu tą broń, czy nie.
pancerz też bym mógł upgrade'ować. Czy może kogoś innego wybrać do tej misji? Halionkę? Jednak. Dobra, pociśniemy tak, nie będę nic kombinował. Aha, jakieś przedmioty. Gdzie jest mój jakiś, kurczę? Fred, max 10 do zdrowia. Dobra, to Fred odda. Na razie to. Tutaj pożyczy koledze. Będzie miał 35 do zdrowia. Okej, ci są wyposażeni w dobre błyskotki. Czy ja coś jeszcze mogę mu dać? Czy oni mają jakieś inne ciekawe rzeczy do rozdania? Co by też na niego mogło wrzucić? Torch, blow, DMG, male skills, minus 4 do dodge'a. No i on ma tego dodge'a, 5 ma dodge'a. Plus 15 do male skillsa, ale minus 4 dodge'a. Mele też. Może odblokować mu to AOE właśnie. Accusation, ten Zealous Accusation, to byłoby dobre. To jest Mala? Nie, to jest Ranged. To jest Ranged. Nie wiem, dać mu to? Będzie więcej tłuk tego Mala i tyle. Dodge Speed, ten ma większy dodge, mniejszy speed. Ten ma 6 speeda, ten też ma 6 speeda, mój Highwayman. Okej, coś takiego. Chyba mu odblokuje ten. Odblokuje mu w gildii. To oskarżenie, tylko że to 1000 mnie kosztuje, cudownie. Ile mi kosztowało obniżenie kosztu? Coś takiego, ej, to spoko. Dobra, kupimy sobie to. Fall, but their knowledge lives on. Kupimy sobie to. Every creature has a weakness. Nice. The wise hero trochę portretów poszło. Trochę questów też poszło. To są godła bodajże. Okej, to tak. Zealous za 700. No to już jest fajna cena. To jest już fajna cena. Okej. Mamy to w takim razie. Dobra, to ciśniemy. Tylko trzeba go w to wyposażyć jeszcze. Może czemu on tego nie ma? Kogo ja tam wrzuciłem w takim razie? No come on. Przecież ma to odblokowane. Czemu on tego używać nie może? WTF tak zwane. A teraz, dobra. Nie, no to tak. Prot, mark target. Dobra, to ten mark wywalimy. Okej, dobra. Teraz się zgadza. Wszystko działa tak? Działa. Dobra, trzeba najpierw włączyć, a później uruchomić. Dobra. Wyposażenie, czy też provision. Zafundujemy sobie tonę żarełka. Raz, dwa, trzy, cztery. Wezmę 12. 12 pochodni styknie. Jedna łopata. A, ze 3-4 bandaże i można lecieć. Let's go. I had collected many rare and elusive volumes on ancient herbal properties and was set to enjoy several weeks immersed in comfortable study. My work was interrupted, however, by a singularly striking young woman who insisted on repeated calls to the house. There is method. In the wild corruption here. Okay, teraz pytanie, jak to iść? Tak. Dobra, ciśnę tutaj. Nie będę przeszukiwał, bo nie chcę ryzykować na razie. Oni stres wyłapują. Mechanical hazards possessed by evil intent. Ekstra. Zawsze się wpakuję na tą pułapkę. Nigdy jej nie mogę dostrzec na czas. Okej, jakieś grzybiory. Prot 14, ekstra. Co nie potrafią? Mark Pry, Escape Cloud. Odporność na przesunięcie? 25%. Dobra. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Odporny dziadyga.
pomiędzy 7 a 14. 11. Onki donki. Jakaś chmura trucizny. Miodziu. Czy on jeszcze chorobę wyłapał? Czy też ona chorobę wyłapała? O Boże, co to za krapę? Pomiędzy 5 a 9. No, trochę słabiutko bije tym swoim, kurczę, blade. Mieczykiem. Za 7. Serio, nawet go nie zabił. Okej, tutaj coś stargetujemy. Choćby ten krab. Nie wiem, czy ja ze słabej drużyny nie wybrałem na tą misję. Okej, ten jest naznaczony. Będzie pomiędzy 4 a 8. Tylko, że nie prota mają dużo tej ochrony. Protective 33%. Dobra. Naprawdę nie wybił. I oni mają 4, ten ma 2. No, miodzią, miodzią, miodzią. 3. No, troszeczkę ich tutaj masakrują, nie powiem. Jeszcze goście choroby jakieś łapią. 30 do stresu, naprawdę, a ten do runs. 20 do dodża. 20 do dodża, no to jakiś żart. Minus 10 do zdrowia, okej. Okay. Spoko loko. Naprawdę. Dobra. Żegnam. Era, come on, te liczniki to mnie tutaj po prostu pogrążą. Co on może wyleczyć? Chyba siebie, naprawdę. Za 8, odporność na Blida Knight. No, god damn, dosłownie. 12, no piękne, fajne heale. O panie, takie heale to są zacne. Dodge. Ile on trucizny ma? 2. Commands, no trucizny to jest jakieś przegięcie. Za 8. Pijesz to w końcu? W końcu. Oh my god. Trochę ich masakrują, nie powiem. Ile to będzie z tego AOE? Dupa będzie z AOE. 5. Świetnie. Najniższa wartość. Teczkę bez blida poproszę. Okej, odporne na blida. Ile? 3, 1, 2 i tak dalej. Continue the onslaught. Destroy them all. Dobra, to ten ziomek może... A on nie ma tego bandaża, oh my god, serio? Clean stun. Clean market target. Zrobimy to. Wystrzelimy flarę. Za 11, to dalej żyje, nie wierzę. Come on, ziomek, healuj coś porządnie. Their formation is broken. Maintain the offensive. No troszkę ich potargało, nie powiem. Damy im coś do jedzenia. Mówiąc tak troszkę niedokładnie, a mówiąc po prostu troszkę ich zmasakrowało. Boże, ile jedzenia muszę stracić na pierwszej walce, naprawdę? Okej, to przejdźmy się tutaj. Dobra, skończyły się te cholerne trucizny? Skończyły. Pierdziele jakieś groby. Tu jest ekipa? No, come on. Surprised. Znowu grzybiory jakieś. Okej. O Boże. O! Nice, ale przynajmniej kryt przed. Okej. Za 9, no nie jest źle. Jakieś bomby się sypią. Za 5 też jest nie jest źle. Na unik, przecież on ma tonę dodża chyba, come on. Naprawdę. Milion dodża, jest bleed.
Okej, okay, podhilujemy się. Za jeden, u, mocarnie. Jeszcze jakby dostał blida, to już w ogóle by ten heal był zajebisty. O, oh, come on. Ałe, 3-5. Dobra, żegnam. O Boże. Czego jest to, że on nic nie może zrobić? Ona w sensie. Ciekawego. No i co, healujemy się, tylko kogo? Spidermana. Kryt za 24, to mi się podoba. Okej, okay, takie heale to on może dawać. Ja się nie obrażę. To też się healnąć? Chyba się healnę. Za dwa. Pohealujemy się trochę, zobaczymy co on zrobi. Może dojo się uda zrobić albo coś. Trzy, no to przeżycie. Teraz jak on jakiegoś fajnego heala zrobi, to się nie obrażę. Za 7, okej. Okay. Dostał blida, ile? 1. Oj, GG. Okej, mamy to. Przesuniemy go tutaj, będzie miał dostęp do point blank shota. A idziemy dalej. Kogo? To fajnie. To przejdźmy się tu. Pułapek nie ma żadnych po drodze. Kluciki jakieś wyskoczyły, okej. Okay. YOLO, tak zwane. No i drugi YOLO. Okej. Ciśniemy dalej. Przejdźmy sobie tutaj. Nie ma nikogo, tak. No to kulamy się tu. Jakieś pułapki, coś. Hunger, okej. Okay. Podjemy coś. Tu poszczaków nie chcę przeszukiwać. Okej. Okay. Dejmy sobie tu. Coś tu na mnie czeka? Niekoniecznie, to spadamy stąd. Nie chcę przeszukiwać, bo jeszcze dostaną jakieś badziewie, a dam sobie na wstrzymanie. Jeszcze mam jakąś święconą wodę i tak dalej. Ciekawe, czy tam można było użyć z tym truposzczakiem jakiejś święconej wody na nim. O, plecak, nice. Secrets and wonders can be found in the most tenebrous corners of this place. Okej, okay, a przynajmniej scout się udał. Okej. Okay. No, serio w trapa wlazłem? Nic się nie stało jej. Dobra, dajesz gościu tutaj. Ej, fajnie, tu nie ma żadnych pojedynków, lol. To idziemy tu. Nie, no taki scout to jest niezły scout, szczerze mówiąc. Dobra, niech on to rozbroi. A, battle with treasure, dobra, to tu mamy bitwę jakąś. No wbijamy, zobaczymy tylko. No, byleby nie byli zaskoczeni, to by było dobre. No nice, nie są zaskoczeni. Point blank shot? Poproszę. Oh yeah! To mi się podoba. To teraz tak. Albo przesunę tego krapa, albo spróbuję kogoś tu dziabnąć. Ile to będzie? Pomiędzy 3-6, 4-8. No, to mu się udało. Naprawdę zacnie. Tego typu porobu. Oni są bardziej upierdliwi, szczerze mówiąc, z tymi swoimi jakimiś. Market. Market Garden. Dosłownie. Dobra, to będzie szybkie, mam nadzieję. No naprawdę. Coś mi tu nie wychodzi. Żegnam. Za 7. Czy nie wiem, czy się leczyć może? Można by ich trochę healnąć. Za 9? Oh my god, serio? Dobra, to wyhealujemy go. A to ten jednak chyba się bardziej nadaje do leczenia niż do atakowania. Okej. Coś takiego. Dajmy mu coś do jedzenia.
Iron chest. Co z tym chestem robić? Ono może być zabezpieczone czymś. Dobra, poleję to. Tak jak to jest Iron chest, to ona czasami no, jest procentowa szansa, że dostanę jakieś blidy i tak dalej, więc chyba podziękuję tak naprawdę. Dobra, to idziemy tutaj czy tutaj? Kurio. Przejdziemy się tutaj. Hunger, no serio? Okej, w końcu coś fajnego. Dobra, no, szału nie ma, ale najpierw tyle. Okej, to pociśniemy tak. Tutaj? Tutaj jest niezbadany teren. Tutaj pociśniemy. Są dwie skrzyneczki. Pójdę po ciemku, bo tutaj i tak nie ma nikogo. Raczej. Teren zbadany. Więc pójdziemy sobie po ciemku. Bijemy tutaj. Kusząca skrzyneczka jest, ale chyba podaruję sobie. Chociaż no może. A zobaczmy. O, panie! Okej. Okay. Ha! Dicy! Czyli kurcze uczynki, czyli kurcze akta, czy whatever. A, tutaj to będzie żarcie. Dobra, na stówę. Z ziołami. 10 żarcie. O, panie, to jest mistrzostwo świata. Nice. Dobra. Niech se podjedzą i idziemy dalej. No pięknie. Po prostu pięknie. Czy ja chcę to sprawdzić? Spiderweb. Jakaś sieć pająka. Woda święcona. A może być jakiś kwas, coś? Nie, podaruję sobie. Nie pamiętam, co tutaj można było dropnąć tak naprawdę z tej sieci pająka. Jesteśmy tu, tak? To tutaj nas czeka pojedynek. Ale pewnie jest na końcu gdzieś. Nie wiem, czy rozbić tutaj. Porobimy ten pojedynek i rozbije obóz chyba. Już idziemy dość dobrze. Dobra, to idziemy tutaj. O, gruby pojedynek, nie powiem. Między 4 a 7. Dawaj, panie AOE. Tyle w temacie. Kryt za 20. O, to mi się podoba. Okej, odporny. Wystrzelimy sobie flarę. No to prawda, dodge, come on. No i jeszcze jakieś... No i kryt za 2 ekstra. I stres. Come on. Naprawdę. Z takiego krapiszcza. Kryt za 24. Panie, no to jego leczenie jest mocarne. Blida dostał, ale no takie leczenie to... Ja akceptuję nawet z blidem, szczerze mówiąc. Okej, okay, no nie mam gdzie tego wrzucić, tak naprawdę. Co to wywalić? Chyba to wywala, tak naprawdę. Weźmiemy sobie hajsi w kostówkę. Wow, jeszcze plecak, nice. 25 razy 4? Nie będzie razy 4 teraz. Ile by to było? Loot razy 2. Dobra, to jest maksymalne, takie mogę dostać. Okej. Okay. Czy ja chcę to wbijać? To coś może na mnie ciekawego czekać, szczerze mówiąc. Dobra, zapalmy sobie coś takiego. Ten ma blida jeden. Dobra. Niech będzie. Nic tu nie ma, to rozbijamy obozowisko w takim razie. Tu i tu i został jeszcze ten pokój jeden do sprawdzenia. LOL, po prostu pro. Ale jazda. Pytanie tylko, czy ktoś mnie tutaj zaskoczy. Ile oni tutaj staną? Stresu nie mają prawie w ogóle. Niech zjedzą 2. Nie potrzebują healer żadnego. Dobra, 12. Co on potrafi zrobić? Heal 15. 15, bo tu nie ma co robić w ogóle na nich. Cell phone reduce stress by 25. All companions strength to increase stress by 10. O Boże, serio. For coś tam, tego nie chcę. To odpada. Co on tutaj ma? Accuracy ranged skills, 4 minus damage resist skills. Crit speed 4, takie to sobie. Okej, okay, Highwayman, co ma fajnego? Reduce stress by 15, dobra. Damy stres na tym. Cell phone, reduce stress by 25. If afflicted, reduce stress by 15.
Ambush. Prevents Night Ambush. Ej, to dobre, biorę to. Okej, nie będzie zasadzki w nocy. To jest mocne. To jest mocne. Co jeszcze? Ja mam 6 punktów. Nie będzie zasadzki, nice. Cell phone, transport surprise, 20%. Transmaster surprise. To też jest dobre. Weźmiemy to sobie. No i za 2. No wyleczymy naszego doktora. No i tyle w temacie. Odpoczywamy. Okej. Okay. Nikt nas nie zaskoczył. Miodzio. Ciśniemy. Blida 1. Drzewo. Uzbadajmy to drzewo. Old tree. Nic tam nie ma. Moving on. Nature herself. A victim to the spreading corruption. Malformed with misintent. Coś tu na mnie czeka? Niekoniecznie. Okej, scout ostateczny. Gdzie ta baba? No i mamy. Curio i tak dalej. No to zapraszamy do reklamy. Żarcie, kolejne żarcie. Tylko, że nie mam herbów. Dobra, to oleję to. Pułapeczkę. Disarmed. No i jest. Ostateczna walka. Nie wiem, czy po ciemku to rozpoczynać? Mam i tak większą szansę na ich zaskoczenie ich dzięki temu, co wybrałem podczas obozowiska, więc spróbujemy tak. No i jest ten bumsztyl. Kocioł i baba. Super partia. Co ona zrobi? Say what? Dokąd ona go wrzuciła? Oh my god, on jest w kotle. No jeszcze Highwaymana, naprawdę? Wypadł z kotła. Niezłe. O panie, serio? To 2 w ten badziew. Ile to ma? 100 punktów? Seriously? A jak ją przesunę do przodu, to coś zmieni? Ile ma odporności? Na move, 200% na move, to świetne, to podaruję sobie. Kryt za 3, no potężnie. Jestem w szoku. A ile ona ma? 66 kocioł silniejsze od niej, to miodnie. No i do kotła go wpakowała znowu. No come on, serio? Za 7, wypadaj z tego kotła, ziom. Wow, ale ładnie. Ale zaraz, kogo ja tu stargetowałem? Ja stargetowałem jego czy kocioł? Kogo ja tu targetuję? Kuldron. To Kuldrona masakruje, czy jak masakruje kocioł? Bo teraz jestem... No mam zagwozdkę. Kogo ja tu masakruję? Zaraz. Ojej, no to by item. No to co mam z nim zrobić, to luja? Wyrzucić go stamtąd? Point blend shotem. Nie wiem, czy ja zabijam. Strike the pot. No dobra, no to walę w pota, no. Tak, posoliła go sobie, no fajnie. Debuffik. Strike the pot. No to wypadaj, gościu, no. O Boże, ale go obsmarowało. I to jest znowu ma 100%? No bez jaj, co to jest? Jakiś chory badziew. Nie, no przecież to jest nie do porobienia, no come on. Jak on... Jak ten kocioł ma 100 punktów znowu? No are you fucking serious dosłownie? Nie, no walę w nią, bo to będzie trwało 100 lat. Boże, to się bawię z jakimś durnym kotłem zamiast walić do niej. Come on. No, 15 stresu. Ile mu zostało? The pain. Dobra, tam tylko tu może walnąć.
kurde, wypadł. No, Death Door to grubo. Deadblow. No to miodnie, nie powiem. Dodge też fantastycznie. Ryd za 14. No bez tej to ja tutaj umrę. No to ja muszę ją leczyć w takim razie. Nie mogę jej leczyć. No, co to daje? Damage minus 50. No dobra, to 6. Drugą babę. Tego do kotła wsadzi? Tak, wsadziło go do kotła. No teraz pytanie, czy on może strzelać? No come on! Jak ona nie może strzelać, to jestem udupiony. No i nie może strzelać, to po prostu wypad. Przecież to jest parodia. Ona ich wszystkich wpierdzieli mi tutaj. Ja w ten kocioł teraz muszę walić, no bez jajec, come on. Dodge 4. O boż, dobra, w nią naparzą w takim razie. Kryt za 7. No fuck this bullshit. Wypadł. Genialnie. Za 7. Come on, dobijcie tą babę. Kryt za 7, okej. Co tyle siedzi? No zajebiona. Deadblow. Nie, Dead Door jest tylko dobre. Wyrzuć go stamtąd, błagam, Chrysta. O Boże, wypadł, wypadł. Tylko że jest z przodu, no come on, serio. I teraz tak porobi mi wszystkich za mną. No kotła go wtarapaniła. No nie wierzę jego? Jedynego typa, który mógł ją targetować? No, przeżyj tylko, come on. O Boże. W ten podziemny kocioł muszę naparzać. No czemu on nie może atakować? Come on! Po zawodach. Porobieni wszyscy. O Boże, jaka wtopa. Jaka wtopa masakryczna. Oh my god, serio? I te przedmioty straciłem też? I te przedmioty straciłem też? Straciłem. Ja pierdziela. Masakra. Kogo mogę zrekrutować? 4 osoby. Leper? Dobra, biorę Lepera na stówę. This man understands that adversity and existence are one and the same. Dobra. No zajebioza, totalna masakra. Jeszcze straciłem tonę zajebistych przedmiotów tak naprawdę. No mistrzostwo świata. I dokąd ja mogę iść? Jest ta blać. Tu jest długa misja. Za 7000. Tu jest medium. Sonsor Prophet jakiegoś muszę zabić. Tu też jest medium. No zajebiście, dosłownie muszę powiedzieć, że zajebiście. Wszędzie mediumy. No mediumy są do zaakceptowania, no pytanie. Dobra, to jest 90% pokoi do sprawdzenia, ale rzeźnia. Nie no, z tym kotłem to mnie po prostu porobiła, come on. No w ten ale bez jaja, walę w kocioł i tam jest 100% cały czas po tym, jak on wypada z tego kotła. No przecież to, nie, ale żebym wiedział, to bym ten, to bym ją masakrował z miejsca, nie walił w ten kocioł, przecież to było bez sensu. W ogóle 100 punktów i walić w jakiś kocioł, myślałem, że to muszę zniszczyć, no ale... Dobra, nie wiedziałem, to tyle. Będziemy musieli podjąć do tej misji jeszcze raz. No mam jeszcze trochę hajsu, tylko najgorsze jest to, że straciłem zajebistą ekipę. No może nie zajebistą, ale dość dobrą i masę, ale straciłem masę dobrych przedmiotów. Więc to tyle w tym odcinku, trochę szkoda. No nic, do zobaczenia w kolejnym. Na razie, hej!